mojaoleśnica.pl. Dziecko zostało pozostawione bez opieki osoby dorosłej. Jakim sposobem znalazło się w wodzie w nietce rekreacyjnej, no my nie jesteśmy w stanie tego określić. Niemniej jednak znalazło się w nietce bez dozoru osoby dorosłej, opiekuna jakiegokolwiek. No i nastąpiło podtopienie dziecka. W wyniku działania służby ratowniczej nastąpiła akcja reanimacji. Po około 2 minutach dziecko zostało, funkcje wszelkie przywrócone. Wezwano pogotowie. Pogotowie dziecko zabrało już w dobrej formie. Tyle mogę mówić o tym zdarzeniu. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że ratownicy nie za bardzo wiedzieli, co mają robić w tej sytuacji. Czy mieliście Państwo takie sygnały, że coś być może jest nie tak, jeżeli chodzi o działania Państwa ratowników? Ja nie mogę tego potwierdzić. Są zatrudnieni ratownicy w pełni wyszkoleni. Wszyscy posiadają kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, posiadają stosowne uprawnienia, także jakieś takie subiektywne odczucia dotyczące tego, że ratownik nie wie, co ma robić, to chyba są nie na miejscu. Mojaoleśnica.pl